Cześć mordy, z tej strony Kaluch i z tej strony Ospano, wasze duo ulubionych gangsterów. Szczególnie jeden jest gangsterem, drugi próbuje tylko mu pomagać, czyli ja. Witam serdecznie, proszę państwa, w kolejnym odcinku Policja vs. Złodzieje. O stary, wreszcie się zapowietrzyłem, siemano. Ja miałem taką, stary, bardzo wkurzoną, złą twarz, bo dzisiaj ładuję się, stary. Bo ostatnio mnie postrzelili. Dzisiaj, stary, w klapkach, wie, mam, patrz jakie mam klapki w ogóle, stary, w skarpetkach. Więc wbijam dzisiaj solidnie. Ten wąs jednym policjantem trząs, widzowie. No właśnie, zobaczycie, no to właśnie. Dzisiaj. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszymy, że fajnie przyjęliście pierwszy odcinek dzisiaj, proszę państwa. Dalej kontynuujemy nasz bieg do miliona dolarów. Mamy już ponad 100 koła i dzisiaj wreszcie benefity od was, za co wam bardzo dziękujemy. Ospek, może powiesz, jaki benefit dostaliśmy za twoje łapy? Dawaj. Moi drodzy, dzisiaj z nieba spadnie coś wielkiego. Widzowie, ale to potężna bomba będzie. Oglądajcie odcinek do końca, bo dzisiaj spada coś z nieba. No pieniądze spadają z nieba, stary. No co ma spaść, nie? Stary, te laseczki są nasze już. Tak, no na bank. I szczególnie też dlatego, że możemy teraz fajne chwury kraść dodatkowo, bo to u mnie za łapki odblokowaliście, za co wam bardzo dziękujemy. Dwa dodatkowe napady i prosimy o wbijanie kolejnych progów, żebyśmy, widzowie, mieli benefity na kolejne odcinki. Dzisiaj z pięciu więcej policjantów, stary. Damy radę z nimi, czy nie? Jestem gotowy. Ja też jestem gotowy, stary. Lecimy. Na gładko ich robimy, co? Dzisiaj widzowie, taka uwaga. Łatwo się strzela z pistoletu, moi drodzy, jak jest celownik, ale dzisiaj nie ma celowników. Te gagatki już nie będą tak strzelać jak ostatnio, moi drodzy. Dzisiaj trzeba przyskilować. Tylko czasem nie strzel, bo spalisz naszą dziuplę. Nie, widzowie. Kumam. Szybciutko wam pokazuję. To jest nasza dziupla. Tutaj zapisujemy nasz łup. I co, stary? Ja myślę, że możemy ruszać. Jesteś ready? Tak, jestem ready. Nie ma co, stary. Let's go. Tylko nie kradnij tu fury, od razu ci mówię. Dobra. Nie kradnij tak fury, stary, w miarę blisko. Pobiegnij sobie kawałek, żeby nie wykryli, że tutaj jest nasza dziupla. Nic się nie martw, stary. Ja też już jestem profesjonalistą, ale widzowie nas chwalili, stary, ostatnio za te piękne drewniszczowania, za strzelania. No kurde, mocno było. Obyśmy dziś, stary, mieli taką formę, nie? Jakby nas nie chwalić, no wystarczy na nas popatrzeć. Młodzi, piękni, gniewni i dobrze skoordynowani, moi drodzy, bo my generalnie, ja uważam, stary, że nam naprawdę dobrze idzie współpraca. Musimy stać. Tak. Coś. Kolabo mamy naprawdę potężne. I co? Dzisiaj musimy współpracować przy napadzie na samolot. Widzowie, jest napad na samolot, ale to na koniec odcinka musicie oglądać, nie? Tak jest, dobra. Mordo, jeszcze wiesz co? Licznik starych, widzowie, u ciebie i u mnie niech piszą. Dobra. Za każde napisane, ile razy stary powiedzieliśmy do siebie, to oczywiście serduszkujemy. Serduszkuj też, stary, u siebie. Będę serduszkował starych. Ja myślę, że jak ten tryb ze starym wróci, to można reaktywować. Ze starym na plecach nagramy odcinek. Ja bym chciał ze starym Mateuszem na plecach nagrać odcinek. To jest do zrobienia, ale na razie trzeba przygridować forsę, stary. Lecimy. Dobra, ja już mogę ukraść, jestem daleko, już kradnę, stary. Dobra, kradnij, ja sobie jeszcze biegnę. Ale ile NPC-tów jest dzisiaj? Ej, w ogóle mega kamuflaż się tutaj robi. Miejska dżungla, stary. No i bardzo dobrze, tak ma być. Tylko pies nie zawija kumpla, taka różnica. No, mam nadzieję. Kumpel zawija psa. Oh shit, no mnie właśnie zaraz zawiną, bo właśnie radiowóz przyjechał. Ej, oni farbują na czarno! Jakie to są tryhardy? Pofarbowany cały na czarno jest radiowóz, stary. No to patrzcie się, widzowie, zasady są proste i wszystkim znane. Jak policjant odwala, zostanie odwalony. Moi drodzy, patrzcie na ten napis. Proszę nie łamać zasad. Standardowy kolor. Mizelka, stary, ja jadę po kamzę najpierw. Robię jakiś napad i jadę po kamzę. Widzisz, jak marszałka przestępstwa przestało. Bardzo dobrze. Następnym razem będzie kara na mównicy. Dobra, ja biegnę cały czas na piechotę i właśnie, o kurde, prawie mnie przejechał pet, ale żyje. Słuchaj, jak to robimy, stary? Bo my musimy troszeczkę ich pozmylić, zanim uderzymy do tych dużych. Tak. Wiesz co, no mamy ten napad na samochód, tam dobry zysk i szybkie fury są, więc ja bym to zrobił, na pewno będę zaraz próbował, ale jadę po kamzę, bo ja mam, stary, pół HP, bo przed chwilą spadłem. O kurde, ja nie mam pieniędzy, bo ci wszystkie dałem, więc muszę sam sobie zarobić znowu na rzeczy. No, dasz radę? Jak coś, to ci pożyczę, nie? Nie, trzymaj kasy, bo my nie mamy, stary, depozytu. Właśnie, widzowie, wy musicie nam wbijać łapy w górę, żeby nam załatwić depozyt też. Ja myślę, że to będzie kolejny dodatek, jaki dodamy, czyli safe w naszej dziupli, bo bez safe'u, to my dzisiaj, jak ja wpadnę, to tracimy całą kasę, którą mamy dotychczas. Tak, nie? Potrzebujemy good safe. To by nam zmieniło całą rozgrywkę, stary. Ej, słuchaj, chłopie, ja mam turismo. Nie
gadaj. No właśnie dlatego sobie szedłem 2 km. A ja też biegnę, bo jeszcze nie mam fury żadnej, wiesz? Jadę Turismo. Trochę obwiózł ruch, ale oni zawsze tak robili. Zawsze chciałem skosztować tego zakazanego owocu. Pięknie. Ja jadę Vespą. Wcale nie wyglądam podejrzanie. Gość w kominiarce Vespą. Jadę na napad, stary. Jest ich bardzo dużo, stary. 25 osób dzisiaj. To jest strasznie dużo. To jest o 5 więcej. Zobaczymy, jak sobie damy radę. Gdzie jesteś? Może tak, żebym wiedział, gdzie uderzać. W porcie. W tym takim porcie dla jachtów. Dla jachtów. Dobra. Czyli tu, gdzie ląduje głowiec w singlu. Bo ja się zastanawiam, czy nie zrobić oczywistego napadu, tak całkiem szczerze. Ty, Turismo czarne? Nie, czerwone mam. A, no tu jedzie ktoś. Czarne Turismo jedzie? Serio, po mapie? Infernus to był, Infernus, wiesz? A, dobra. Same Vespy się respią, co jest? Ja nie mogę żadnego innego samochodu znaleźć. Dobra, widzowie, zobaczycie, dzisiaj zarabiamy kasę. Trochę spokojniej na razie będzie, ale potem mamy wielkie napady, więc muszę się rozgrzać. Wiecie, o co chodzi. Rozgrzewanko, moje drodzy. Ramionka pracują, moi drodzy. Dzisiaj będzie grana samba, czacza, wszystkie inne, żeby łorać tych z wyroli, moi drodzy. Łorać ich solidnie, dzisiaj nie ma dla nich nic. Dzisiaj są łorani, dzisiaj są zajechani. Yo, dzisiaj urap ekipę robię napad, Dobrze. Ja polecę, stary, do Paleto. Rozciągnę trochę, co? Rozciągnij się, przyjacielu, przyda się dzisiaj dobry naciąg. O, policja jedzie. Widzieli, że zwinąłem śmigłowiec. Napad robię. Dobra, gdzie? Tam oczywisty sklep. Okej. 8 koła zrobiłem. Super. Jadę powolutku. Gdzie 8 koła mam w kieszeni? Dobra, jadę dalej, stary, jadę do miasta. Wow, policja na motorku jedzie. Ej, oni już stary chcą mnie tryhardować i... No, nawet ej, powiem ci, że są strasznie dzisiaj tacy, wiesz, zbejtowani. No właśnie, ale chyba mnie już nie bejtują. Mam gościa na motocyklu, mam policjanta na motocyklu obok, nie? Dobra, lokalizacja twoja? Dalej, tam przy szkole jedziemy, jedzie za mną gościu. Ja frunę śmigłowcem, jestem nad Clinton Detail, nad Mirror Parkiem. Lecę tam, gdzie możemy kupić sobie... Helikopterem lecisz? Tak. Wow, to ty już ostro działasz. Nie, no stary, jeździłem Vespą i nagle wylądował chłop, to mówię, dobra, to jest jedyny inny samochód niż Vespa. Dobra, Vespa, dobra. Ale mówiłem przed chwilą widzów, że totalnie bez planu lecę, jakby zgupiałem, nie wiem, co ja mam robić, chłopy. Dobra, spoko, ja też mam taką na chwilową zagwostkę, co robić, ale badam policję. Przyjechały 4 radiowozy w tamtym kierunku, odpuścił mnie motocykl, bo jechałem bardzo wolno. Przepisowo jeżdżę tym Turismo, nie dałem pretekstu, żeby mnie łapać. Dobra, jestem w sklepie, kupuję kamzę. Dobra, idealnie. Ja jeszcze bez kamzy latam. Szkoda mi kasy na razie, ale czuję, że te Turismo, stary, to przykuwa uwagę bardzo. Jadę na Grove Street chyba, żeby to trochę rozciągnąć. Grove Street? Okej. No właśnie tak myślę. Ja frunę poza miasto gdzieś. Tak, rozciągnij. Robię tam szybkie napady i wracam do miasta. Pamiętasz, że ostatnio oni się wygadali, stary, że w Paleto czekało co najmniej 3 policjantów gdzieś tam przy sklepach. Ta, no, słyszałem. Więc oni tam będą pokampieni, to są chytre lisy. Czyli, żeby uderzyć w Paleto, to by trzeba było ich rozciągnąć gdzieś na Sandy bardzo mocno, mi się wydaje. Dobra, porobię dymu w Sandy trochę. No, chyba, że jest jeszcze patent, z którego zapomnieliśmy korzystać, czyli strzelanie w randomowych miejscach. I przecież oni mają targety na strzały, a my tylko robiliśmy napady. Mhm. Powiedz, kiedy będziesz chciał robić napad, to ja zacznę strzelać. Dobra, dopiero dolatuję, wiesz? Robię napad, strzelaj. Dobra. O kurde, balasi mnie atakują. Dobra, leje strzał, poszedł w górę. Pedy strzelają, gitara. Dobra. Masz to zrobione? Tak, 7 koła. Wow, pedy mnie walą. Gonią mnie 2 samochody NPC-tów, co jest? Co jest? Dobrze, ale robimy ruch. Ale dobra, Kali zrobił napad, czyli ja do Grabseat lecę, już jestem, będę lądował. Dobra, trochę robię tu zamieszany. Jestem ciekaw, czy dostali powiadomienia od strzałów, od pedów. Myślę, że tak. Jadę na ten napad za Mission Row. Dobra, ja mam robić Grabseat? Rób. Kurde, tu nie ma tekstur sklepu. Co ty gadasz? Jakiś taki zbugowany, ale dobra, no napad będzie robiony, cyk. Bez policji, stary. 6 koła bez policji, czyli już mamy, stary, ile miałeś wcześniej? 113. Coś. No nie wiem, to 150 jakoś mamy. Dobra, gitara. Ja się zastanawiam teraz nad napadem w tym sklepie za komisariatem. To będzie ryzykowne gówno, ale chyba to zrobię, stary. Sandy też mi śmierdzi dzisiaj, nie wiem. Są tu te oznaczenia od wieży kontroli lotów i mam wrażenie, że oni tu będą kampić. Tak, jedzie policjant. Dobra, ja lecę do miasta, stary, i robię napad na superkara. Już teraz? No, ale to jest krótka misja, stary, spokojnie. Zaufaj mi. Dobra, robię na... Ej! Co jest? Napadam sklep. Dobra, który? O, za komisariatem, przypał. O kurde, najciemniej pod latarnią. Widzowie, oczywiście team kaluchowcy, wbijacie do ospka na perspektywę i zostawiacie tam łapy, żeby nam 2 benefity dać, a nie 1. Policja! O kurde. I przy okazji zobaczycie, jak ospkowi poszło. Kurde, policja mnie zatrzymuje.
Jest, dobra, mam pierwszy pościg, jadę turizmo. Moje turizmo jest spalone, będę zmieniał auto już. Ale chwilę się pobawię. Dobra. Ty, a jak to było z tymi napadami na superkary, że jak przyjeżdżałeś w miejsce już, jak oddawałeś furę, to ono znikało, nie? Chyba tak, ale pamiętaj, że stary, na początku jest ten. Jest, oni cię namierzają. Wiem, no dlatego ja będę jeździł po mieście. Dam radę, mordo, jestem duży chłopak. Ale ich zgubiłem, ale durnie. Jadę już innym autem. Zostawiłem to turizmo w czynupy. Dobra, jadę. Super. To było dobre, widzowie, o to chodzi. Kocham ten sezon. Jest piękny, no. Zapomnieli o mnie, moi drodzy, turizmu w grze. Kolejna policja, coś pięknego. Pieniążki są grane, ale nie mogą mnie teraz aresztować, bo nie mają dowodów. Co za debile. Dobra, superkary robię. Tak? Gdzie robisz? No tu w mieście, na czerwony znacznik, dealership. Stary, to uważaj, bo tutaj dużo na północnej części miasta, gdzie uciekałem, było policji. Dobra, ja mam 6 kilosów do przejechania. A dokąd jedziesz? Już patrzę na... Chyba do Paleto, tak. O kurde, no dobra, no to ja wezmę motor. Źle? Znajdę motor, ci pomogę. Dobra. Hakuczu! Super. Ciekawe, przez jakiś czas będą mnie widzieć, nie? To jest też ciekawe. Tak, no ja mam... Kurde, ucieka mi ten hakuczu zasrany, muszę go przejechać. Oni jadą do ciebie wszyscy. Tak? No ja widzę co chwilę, jak radiowozy jadą na gazie do ciebie. No. Zabiłem peda. Policjant mnie goni. Aaaa, widzowie. Dobra, gdzie jesteś? Na wysokości, przy Fleka na lewej autostradzie, dokładnie. Dobra, jadę na drugą autostradę. Żdę, mam 4 km jeszcze. Pomogę ci, jadę. Będę zaraz przy bazie wojskowej. O kurde, to ja jestem zupełnie po drugiej stronie, jadę jak najszybciej. Jak to po drugiej stronie? Bo ja jechałem tą główną autostradą. Aha. No, na Paleto. Dobra, ja tam do ciebie dojadę jakoś. Jestem w tunelu pod bazą. Ja jestem na La Fuente Blanca, kurde, to daleko. To ja do drugiej strony do Paleto. Nie wiem, czy oni jeszcze mają znacznik na mnie, czy nie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jedzie auto do Paleto jedno, widzę, miałem teraz radiowóz. Dobra. Ja nie jechałem teraz autostradą, bo to było zbyt oczywiste, bo mnie gonili, bo wiedzą, że jadę hakuczu. O, blokuję, blokadę mają na autostradzie. Tak? Oni teraz tak, 20 osób na Discordzie. Jedzie! Tak, spoceńcy, stary. Dobra, mam pick-up pointa tutaj. Mogę oddać samochód. Ty cię złapią wtedy, tak? Bo cię widzą. Nie wiem, czekaj. Ja, stary, jestem, mijam Sandy od drugiej strony. Dobra, ja tak nie oddałem. Ja jestem blokowany. I to jest przy Hookies, kojarzysz restaurację Hookies? Kurde, nie wiem za bardzo gdzie. Kurde, przypał jest. Dobra, ja też mam przypał, mam na sobie ich. Ale jest git, daję radę, stary, gdzie jesteś? Masz auto jakieś, czy coś? Mam dalej to, nie oddałem z tego napadu. Kurde, niedobrze, to czekaj, to ja. Bo nie mam jadę. Transportu. Hookies, to jest stary, no nie wiem, przed tym mostem Paleto, co jest taki ładny most malowniczy. To jest taka restauracja, stary, z takim niebieskim logo. A, i tam na po prawo, i tam są motocykliści. Tak, na tym parkingu, tak, kurde. Tak, motocykliści, no. Dobra, to ja muszę przejechać przez, czekaj, szybka znajomość mapy. Dobra, jak pojadę autostradą, to będzie to zbyt oczywiste. Kurde, 3 radiolki. A, dobra. Stary, musisz mi pomóc, bo mam przypał. Jadę środkiem. Nie kalkuluj. Jadę środkiem, dobra, nie ma obliczeń. Dzisiaj niższa matematyka się nie pomaga. Nie ma obliczeń, stary. Czekam na ciebie tutaj. Musisz pod tym Hookies, stary, przykampić tam, za tym lokalem. Jak będziesz, to ja tam podjeżdżam i oddaję furę. Yo, stary, ten hakuczy jedzie 200 na godzinę. To widzowie normalne, że on tyle jedzie? Dobra, ja dojeżdżam do Paleto. Okay. A jakim autem jedziesz? Bardzo ryzykowne to, wie? Taki zbustowany Adder jakby. O kurde, radiolka na mnie. Jadę torami, stary, bo tu mam zbyt duży przypał. Bo potem te tory jadą na inny most. Wiem, ja przeskoczę sobie górę. Próbuję po prostu jakoś uniknąć, wiesz? Ej, ja chyba zgubiłem, to znaczy marker mi się skończył, bo oni, ja teraz stałem w miejscu i nikt nie widział mnie. A, widzą mnie radiolki. Dobra, to ja może oddam tę furę. Oddaj. Zgubili mnie znowu radiolki. Ty! Wiesz? No. Ale gówno! Co? Znacznik mi zniknął. O nie! Nie zdążyłem chyba. Nie, no co ty, to chyba tak nie działa. Działa tak, nie ma znacznika. Kurde, ale w topa. Co, nic kasy nie będziemy mieć? Nic. Ja pierdolę, auto masz spalone. Jak to możliwe? Możesz, no nie wiem, chyba... Nie, czas się skończył. Ja pierdolę. No, dobra, wiesz co? No nie dobrze. Wracamy do taktyki. Czyli zmieniasz auto, tak? Da, już jadę motorem. O kurde, ja też jadę teraz na motorze w twoją stronę, zaraz tam będę. Ajajaj, Paleto jest zbyt obsadzone, żeby atakować. To jest, kurde, oni wiedzą, że tutaj niby jest najłatwiej.
lepiej, ale tak z tego strajkardowali, że my nic nie zrobimy. No, są dobrze stoją dzisiaj. Dobrze stoją, widzowie. Ciężko ich, kurde, przechytrzyć, ale... No nic, stary. Trzeba robić sklepiki powoli i a będziemy się szykować do napadu. Gdzie jestem? Na moście od bazy wojskowej. Tak, to jestem za tobą. Zaraz też będę. Dobra. Skręciłbym tu w lewo, w stronę Sandy, porobić jakieś napady. Chyba, że... o tej stacji tutaj, ale nie wiem, czy ona jest kradziable. Nie, ona nie, ona nie. Nie jest kradziable właśnie. W sumie jeszcze jest lewa autostrada, tamte sklepy też są, nie? To jak jedziesz finalnie? Jadę na lewą autostradę. Ja też tu skręcę na La Fuente i zaatakuję Sandy najwyżej. Dobra. Kurde, cwaniaczki tryhardy. No, ciężko, ciężko no, dzisiaj. No. Dzisiaj szachy, taktyczne szachy. Stary. Tak, tak, ale jesteśmy na plusie, ja mam stare 20 koła. Nie, no ja te. Na moim koncie 122 koła ponad. To stary, zaraz 200 wybijamy. Dobra, jestem pod sklepem na lewej, chyba będę próbował. Dobra, ja pojadę na Sandy. W zeszłym sezonie były jeszcze takie napady, które nie do końca były w interiorach i one były fajne. Które to były? No na przykład tutaj ja robię. O, akcja. O kurde. No co strzelają barany? Jak strzelają? No strzelił, oddał strzał, ale nie trafił na szczęście. Ty. Ja pierniczę. Dobra, tutaj administrator wkracza do roli. O, widzisz? Tutaj czuwamy, czuwamy. Super, dobra stary, spokojnie. 10 koła prawie ten sklep dał, więc w sumie worth. Okej, ja też robię napad. Kurde, nie zrobię, przebiłem się przez szybę jak dzban. Aha! Aha! Dobra, ale dzbany, dobra, jadę. Ale tryhardy, chłopie, kampią na każdym załuku. 3 radiowozy. No ogólnie, stary, nic nie zrobiłem. Ja pierniczę. Powiem ci, że kurde, ciężki ten napad, mimo wszystko też na samochód, bo trzeba mieć drugą osobę. Tak jest, no, tylko powiem ci, że kurde, dzisiaj jest tryhard, który przywiedzi... Jest, jest, ale dobrze, mnie się to podoba. Co do serca sobie wzięli, stary. Widzowie, wiecie, co my im po nagrywce mówiliśmy? O, ale było łatwo, nie, tak, nie daliście tak. W ogóle oporu. Tak. Dzisiaj napisałem ogłoszenie o nagrywce, mówię, nie wiem, czy jest sens, żebyście przychodzili, bo w sumie i tak nic nie dajecie tak tej jest, serii. Tak a oni jest. Tak, widzowie się spieli dzisiaj i to widać, nie? No, widać, ale dobrze, właśnie. O to chodzi. Ale o to chodzi też, stary, przechytrzymy ich. Wiesz co, właśnie, ja nawet, może być taki odcinek, widzowie, że ja bym w ogóle ich tylko wkurzał, a na przykład nie robił napadu, wiesz o co chodzi? Tak. Dzień wkurzania policji, że testujemy robimy tak, granice. Jak już będziemy mieli, tak, kupimy po snajperce i będziemy ich napierdzielać. O kurde, snajperka, stary. A propos, stary, dzisiaj nie myślisz, że to dobry pomysł backupować się jakąś lepszą bronią, długą? No. Będziemy robić napad na samolot, przypominam. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Tylko, że wiesz co, słońce już ku zachodowi powoli no idzie. No właśnie widzę, bo kurde, ja mam cały czas pościg, ja nie mogę się od nich uwolnić, aż mi kamera dlatego pada. Myślę, że o poranku następnego dnia musimy to ogarnąć. W dobra. Nocy sobie przygotujemy ten napad, a o poranku, stary, wiesz, go włączymy. Dobra. Dobra, tak zrobimy. Dalej mnie gonią, oni mnie cały czas gonią, nie mogę im uciec. Jadę motorem, stary, ale jakoś niespecjalnie się przykładam też do ich zgubienia. Ja będę zaraz robił napad. Dobra, to rób napad dalej. Żałuję, że tego auta się nie udało finalnie ogarnąć. No, ja też. Dużo tryhardu, a tak naprawdę nic. No, ale w tej serii, no stary, nie zawsze wszystko będzie wychodzić, no. Kurde, no dalej za mną jadą, nie mogę ich zgubić. Ja na Grove Street będę robił napad. Ja bym chciałem jechać na tą autostradę po prawej. Robić tam? Czekaj, co jest? Tak, co za dzbany, ja pierdzielę. No nie ucieknę, ja się męczę cały czas mam pościg. No to co stary, załatwić ci jakiś, nie wiem, transport? Nie, 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 jest okej, okay. Właśnie rób napady, ja ich stary cały czas ej, bo ja jestem przed Sandy, może tak. Okej. Okay. Ja cały czas krążę po autostradzie, między Sandy a Paleto. Mhm. A on, kolejny radiowóz mnie tutaj dobija. Idealnie go wyrolowałem. Dobra, ja ich biorę na czas, stary. Biorę ich na czas. Zrobiony ten napadzik na Grove. Ja, co za dzban. Dobra, widzowie. Dobra, rób dobra, dalej, bez pościgów, bez przypału. Bardzo dobrze, stary, bardzo dobrze. Dobra, pierwszy fuck up, wydupcyłem się. O nie, ja jeszcze bez fuck upu dzisiaj. No ja pierwszy... O nie! Wagosi! Strzelają? Kurde nie! Ja pierniczę, chłop wyciągnął przy mnie broń, zdążyłem uciec, stary, ale on się wkurzył, że się wywaliłem na jego terenie, czaisz? O stary. Ja pierdylam, ale no, było to tak, tak w ogóle jest GTA? Ta. Przywalisz? Będę prowokacja. Zobaczymy widzowie, czy on będzie jechać. Musimy się podzielić forsą. Jak on mnie zobaczył, to coś się zniechala. Czytuję? Tak to wyglądało, stary, bo gość się zahamował idealnie w miejscu, gdzie ja byłem.
pojechał dalej. Co jest? Nie wiem, stary, co się stało teraz, ale to była mega dziwna akcja. Mega naprawdę dziwna akcja. Nie no, chyba odpuścił, chyba odpuścili. Pojechał dalej. Ale kurde, stary, aż mi FPS-y spadły, bo wiesz jak to wyglądało? Ja tak strasznie nietypowo stanąłem w pewnym miejscu motorem, bo się chowałem i on, stary, zaczął na fulla hamować w tym miejscu, gdzie ja byłem. Totalnie. Stary, ty nie wiesz, co ja odwaliłem. Podjechałem pod sklep, policjant obok mnie, ja mówię, to napad, wysiadaj. Spróbowałem go zabić, ale nie ma celownika. No i ukradłem mu radiowórkę tylko, na szczęście. Ale... dlatego pojechali tak szybko w tamtym kierunku. No, stary, dymy jak cholera. Gdzie to było przy kasynie. O kurde. Ale jestem idiotą. No oni kontrolują wszystko, stary, teraz. Naprawdę. Będzie trzeba zacząć strzelać, stary, naprawdę. No ja zacząłem i jakby nie trafiłem ani razu policjanta. Zrobimy zaczajkę. Jeżeli byśmy rzeczywiście kupili snajpę, no, to stary, zabijesz policjanta, uciekniesz, a ja poczekam, aż po tego policjanta przyjedzie medyk. O. Dobra. I go dziabnę. Dobra, to jest plan. Tylko musimy się dobrze ustawić. Tak jest. Ja badam stację, bo chciałbym kolejny napad przeprowadzić, bo miałem o 50 minut pościgu. I kurde, byśmy mogli się zbierać do tego dużego napadu, co? Tak. To, co mamy, to mamy, ale... Tak, nie ma co też być zachłannym, oni dziś tryhardują. Ja czuję, że ja tu wjadę i będzie policja. Mam takie 80% pewności. Mnie kusi znowu ten kurde pieprzony, wiesz co, samochód, sportscar. Obok jest bank. Cholera, nie. Kaluch nie. Dałem sobie głośniej słuchawki, żeby słyszeć ten, syreny. Kurde, no chyba zrobię ten sklep. Ja robię sklep kolejny. Robisz teraz, czy gdzie nie? Robisz? Tam, gdzie garaż z GTA Online były. Dobra, powiedz, jak skończysz. Skończone. Dobra, robię. Jak włączyć bomby policyjne? Na kół? Zrobię napad? No, chyba tak. Super, stary, mamy mnóstwo kasy. Robi się noc, więc to też dobrze dla nas. To co, może się spotkamy przy tym kupnie snajperek? Czy ty to ogarniesz tam? Nie, no nie masz siana. Nie mam tyle siana, to musisz tam spotkać. Dobra, a będziesz w stanie tam zaraz podjechać, czy masz pościg? Tak, na razie nie mam. A jak ci oni odpuścili w końcu? Zgubiłem i w innych krzakach się schowałem. Dobra, jadę torami, mam 20 parę tysięcy. Stary, jest mega dobrze. Mega dobrze, no. Jak nawet ci, jak gadaliśmy dzisiaj, to nie nakręcaliśmy się na te napady takie małe. A jednak, stary, no. Napady oddają malutkie. No po 60 koła mamy prawie na łebka, stary. Znaczy co ja gadam, 60 tysięcy prawie razem zbieraliśmy. Tak. Ja w ogóle się skapłem teraz podczas tego napadu, że ja mogę wychodzić, moi drodzy i drodzy tam Kalucha, że mogę po całym sklepie chodzić, a nie stać w jednym miejscu. Ja zawsze stałem miejscu. Nie, no to ja zawsze biegnę, stary, w kierunku już wyjścia, a, nie? I ja stałem i wiesz, i dlatego ostatnio napad skrzaniłem, bo mogłem kontrolować wyjazd, a ja stałem w jednym miejscu, stary. No. Boże, ale dzban ze mnie. Dobra, jadę tam, jestem już obok rafinerii. Ja już jestem bardzo blisko też. A myślisz, że będą się tu czaić? Mogą, uważaj. No, bo jakby się tu czaili, no to kurde, no powiem ci, że to będzie ciężkie. Yo, myślę, że wykrakałem. Ja już dojeżdżam. Dojeżdżasz? Ja mam jeszcze kawałeczek. O, z pani już jesteś już? Jestem, halo? No ja mam jeszcze 1,5 kilometra. Policjant! Wjeżdża nam tu! Wjechał, stary, na to ty? Radiowozem? Co za dzban. A, chciałem przetestować twoją czujność, brawo. Taką reakcję. Czegoś takiego się spodziewałem. To znaczy, że jesteś czujny, gościu, no dobrze. Stary, no widzę sygnały, może by się zgasił. Specjalnie ci powiedziałem, że 1,5 kilometra, nie? Nie, no, no dobra, zostaw to, hopper. Będziesz widział, będą widzieć, stary, będą jechać, jak sygnały są. Boże, jak 60 się... koła kosztuje sniper rifle. Kurde. 60, to daj mi, stary. Daj, dobra, mi 35. No. 35 mi daj. Leży 35 na ziemi. Dobra, masz, stary, siano? Mam, patrz, stary, co mam? Jungle girl. Dobra, elegancko. Najpierw może musimy się przygotować. Widzowie, mamy napad na samolot. Ten napad jest realizowany w Sandy Shores. Jest noc, więc moglibyśmy dopiąć tych formalności teraz. Co ty na to? Tak, jak najbardziej. Ja, stary, się przygotowuję. Czekaj, ja zerknę, czy wszystko jest tu clear. Wow, jaki skin. Idealnie trafiłem ze skinem, stary. Aha, dobrze. Mogę jechać z tobą, czy jedziemy na dwa auta? Mogę cię rzucić, tylko gdzie? Rzućmy gdzieś, no. Gdzieś na autostradzie, wiesz, coś wyczajmy. Dobra, to dawaj, stary. Idziemy do Sandy. Kurde, najgorsze jest, że jest noc, bo... Bardzo dobrze. Znaczy tak, ale ciężko będę miał z widocznością. Aha, bo ty masz te ciemne shadery, no tak. No, a ty nie masz ciemnych? Też mam ciemne, ale jeszcze widzę cokolwiek teraz w miarę. O kurde, czekaj, wyłączyłem sobie monitor, co jest? Widzisz mnie? Halo? O, widzę. Włączyłem monitor, stary. Bo chciałem sobie dać inny tryb w monitorze, na jakiś bardziej jaśniejszy. Może jest coś takiego, wiesz. No. Jest coś się takiego. Się udało, czy nie? No, jest trochę, ale... O nie, znowu się zmieniło. Teraz mam tryb gaming, stary. Jest minimalnie jaśniej, ale to w nocy i tak dużo nie będzie znaczyć. Dobra, słuchaj, dobra, jedziemy. Ki, co ma być, to będzie, stary. YOLO, jak coś to ciebie doprowadził. Widzowie, napad polega na tym, że dwie osoby są zaangażowane. Będziemy musieli zdobyć informacje, w którym miejscu
spada samolot, którego szukamy. Tak i oczywiście możemy się obłowić doskonale wtedy, tylko że musimy, stary, to skoordynować, bo mamy środek nocy. O kurde, jaki stan cię. No. Dobra, ja sobie tu wezmę furę. Możesz mnie tu zostawić, nie? Na za podwózkę. Musimy skoordynować, żeby w miarę już było coś widać, żeby był, wiesz, poranek, jak będziemy robić ten napad. Dobra, no to stary, no to jak zaczynamy? Gdzie mam się ustawić? Jak to widzisz? Stary, w Sandy jest napad. Są dwa napady w Sandy. Po prawej stronie Sandy i po lewej. To pod tym napadem z lewej strony musimy się ustawić. Okej, tym bliżej takiej walizki, tak? Tak, tak, tak. Bliżej walizki. Dobra, to jadę tam. Dobra, ja wbijam na autostradę. Miejmy nadzieję, że nie będę targetem przez kolor motorku. Dobra, jedziemy. Jedziemy, widzowie. Jaram się! Snajpę mam! Zaraz komuś łeb dam. Oni teraz mają zagwozdkę, bo jest... Cisza jest, nie? Tak właśnie, radiowa taka, no. Wiedzą, że coś szykujemy, myślę. Dobrze, dobrze. Najgorsze jest to, że ja snajpę muszę zmieniać pozycję 123 strzały. Będę miał przypał. Ja pierdzielę, ale to będzie ryzykowne, stare. To jest strasznie ryzykowne. No trudno, bo to jest ta seria. Tylko, że się sezon skończy, jak dzisiaj padniemy. No, ej, a właśnie, ty masz te 100 koła przy sobie. No mam. Kurde. Znaczy, już nie, nie, 100 koła ponad ile? Ponad 100 tysięcy. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Musimy zrobić to. Jesteśmy to winni widzom, ten napad, więc... Ja kamizelki nie kupiłem, Boże. O nie, ja mam już połowę, bo mi zbiły wagosy. Trudno. Tak się zrobi, widzowie. 2,5 kilosa mam. Ja już lotnisko przecinam. Ja mijam Yellow Jacka i lotnisko. Najgorsze jest to, że oni kampią w takich miejscach. Ja bym zrobił napad dwa razy, tylko nagle patrzę się, ja mam ogon 3 radiowozów, więc trzeba uważać. Podjeżdżam też już, jestem na tej ulicy. Oczywiście okulary, widzowie, żeby więcej widzieć. Snajperskie okulary teraz, precyzja 100%. Już dobra, lepiej. I pytanie, już lepiej. Ty jesteś tutaj, tak? Jestem za kuchtą, no. I jest tam ziomek? O kurde, ty wjechałeś? Tak. Ziomek? Jaki ziomek? A, on jest pod sklepem, kurde, tym drugim. No to jedziemy. Tak, to teraz już może łatwo będzie. Oni na razie nie dostaną alertu. Podobno, widzowie, dostaną alert policjanci w momencie, w którym samolot spadnie. Więc będziemy mieli chwilę czasu na to, żeby go obrobić. Policjant, za tym sklepem. Policja jest? Tu jest. Jedzie do tyłu policjant w ogóle, dobra. Możliwe, że się na mnie striggeruje, jak będę jechał, wiesz? To wtedy ty weźmiesz to zadanie. Dobra, to mam brać? Czekaj, czekaj, bo nie wiem, co ten radiowóz robi. Ja go jeszcze... 2000 na minus. Ten radiowóz stoi, stary, cały czas, ten gościu. Jechał do tyłu. Ej, mam wskazówkę. No? Cartel Plane. Radio Encoder. Okej, okay, widzowie. ATC, stary. Find IP. Hack. Plane. Boom. Czyli tak, mamy wieże radiowe, które mamy zaznaczone. Podejrzewam, to jest punkt trzeci. Najpierw musimy znaleźć encoder. I jest narysowany taki samolot rozwalony. Recycling. Here. Nie, no, ty, to jest chyba oczywiste. Czy to nie jest złomowisko? To tak no jest z samolotu? No właśnie. Radio encoder. Musimy znaleźć tam radio, stary, potem się dostać do wieży radiowej. To będziesz chyba musiał to sam zrobić. Czemu? Mam dwie radiolki na plecach. Kurde, stary. W tym momencie. A gdzie ty jesteś teraz? Wjeżdżam na Yellow Jacka. Kurde, skurczybyki wiedzą. Co to jest? Pościg mam, pościg. Pościg. Dasz sobie radę? Tak. Dobra. Dobra, odciągam je od ciebie. Na spokojnie, ja poszukam tego radia, a potem będziesz mi potrzebny, bo już później dobra. Musimy skoordynować. Dobra. Proszę, żebym nie zginął, proszę, żebym nie zginął. Mam! Masz? Tak. Dobra. Radio encoder. Dobra, czekaj. Patrzę na tą wskazówkę. Dobra, stary. Teraz tak. Musisz się dostać do wieży kontroli lotów w Sandy. Co ty gadasz? W stanie? Dasz radę? Jestem obok. No to wskakuj tam. Tylko czekaj, bo w krzakach stoję. Dobra. Muszę tam wjechać, tak? Na spokojnie. Musisz tam, stary, tak, znaleźć IP jakieś. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Tak jest na wskazówce. Dobra, find to zaraz IP. Tam wejdę. Kojarzysz ten radio tower obok Yellow Jacka? Wieża. Tak, no. To ja tam będę, stary, czekał na IP od ciebie. Dobra, mam, no ja tutaj mam, wjeżdżam sobie. Mam urządzenie hakujące. A masz szybką furę albo coś? I wjeżdżam motorem na wieżę, stary. Dobra. Wjechałem na tą wieżę motorem. Świetnie. Czekaj, ustawiam się tu. Coś mam tu znaleźć? Komputer powinien tam być. Jest? Czekaj. O, stary, czekaj. Masz? Mam przypał. Czy oni wiedzą, że wjechałem na wieżę? Raczej nie powinni. To ty wjechałeś do krzaków? Nie. Stary, oni wiedzą, że jestem na wieży. Chyba. Tak, to bardzo źle. Czekaj, musimy to przeczekać chwilę, nie będę ryzykował, wiesz? Dobra, spoko. Oni, stary, wiedzą, że tu jestem, muszę zjechać. Yo, ale co zrobiłem, stary, czekaj. Muszę mieć pewność, że oni nie wiedzieli, że byłem na wieży. Kurde.
Ale przypał. Oni się kampią w tych krzakach, bo czekają aż wjadę do Sandy, stary. Podjeżdża po mnie gościu, podjeżdża, podjeżdżał. Oni tu wiedzą, że tutaj coś robimy, stary. Słyszysz? A, nie naciskam, sorry. Tak, słyszę. Odwracamy ich uwagę, stary. Mamy encoder, więc wrócimy tutaj za 10 minut. Dobra, jadę stąd. Spieprzaj stamtąd, tak żeby, wiesz, nie wiem, zróbmy gdzieś syf. Ja wracam do miasta na chwilę. Dobra, dobra. To jedź do miasta, ja zobaczę, kiedy oni odjadą. Dobra. I są za mną. Jest za mną motocykl też. Dobra, mam przypał. Możesz strzelać, jak się czujesz na siłach. No wiem, ale mam snajperkę, nie chcę jej stracić. A, no tak. Mogę go kopnąć, wtedy nie mogą strzelać. No. Kurde, no, oni są wszędzie. Dobra, muszę go zgubić. Ja pierdzielę, złota jedzie. Ogarniam szybszą furę i robię tu jakieś napady. Kurde, stary, ale jestem zły na to, że się nie udało. Ja, co ty na to, jakbym pieprzył się do banku, kliknął i wybiegł. Walić pieniądze, wiesz o co chodzi? Dobra, dawaj, zrób to. Jeszcze motor mam. Stary, robię to w centrum miasta. Jak mi skrypt zaliczy, to wywalone. To lepiej dla nas. Tak jest. No ja zaraz zastrzelę tego policjanta, chłopie, bo oni mnie śledzą. Muszę jakoś zmienić transport. Debil wjechał w drzewo, dobra. Wystarczy. Dobra, ja robię syf, stary, w centrum miasta, na Legion Square'ze. Jadę do miasta. Kurde, widzę, jak muszę. Dobra, zdupcam. Nie, mam napisane, że napad anulowany. Jedzie, stary, 10 radiolek! Tutaj do mnie? Do mnie, tak? No patrzcie na to, widzowie. Nice! 10 radiolek teraz ty. Nice. Dobra, stary, to odciągnęliśmy. 10 radiolek, stary! Dobrze! Z paletu też zjeżdżają się! Dobra, wracam! Let's go! To był dobry ruch. Ja wracam polami już do ciebie, stary. Dobra, ja wjeżdżam na wieżę. Ale to kozacko wyglądało, się dobrze. IQ 170, widzowie. Dobra, zagrało mi. Jadę tam. Dobra, stary, jestem na wieży, mam coś robić? Czekaj na mnie, będę za 3 minuty. A myślisz, że to jest dobre, żebyśmy byli w jednym miejscu? Ale ja będę, stary, przy Hacker Tool, przy kolejnej wieży. A, dobra. I potem ty najprawdopodobniej musisz przyjechać do mnie albo ja do ciebie. Zaraz dam znać. To mogę odpalać to? Tak, tak, baw się tam. Dobra, zobaczysz, widzę, co zobaczymy. Jest. Ej, jakieś hasło. Czekaj, hasło, moment. Jakieś hasło, piszesz złe hasło, stary. Ty, no. Spróbuj plany e. Play? Zapisane plane, tak. Ja jak sobie usiadłem w ogóle na krześle? Plane, z małych, plane, plane. Działa, działa, działa! Dobra. Czytuję się. Botting up, preparing system connection to the ATC servers. Widzowie, musicie obczaić dwie perspektywy, żeby zobaczyć z dwóch stron ten napad. Nawiązane nie? To połączenie. Moje... Masz połączenie? I co tak. Teraz? Mogę jeszcze coś zeskanować, jakiś ten. Przecznień powietrza mogę skanować. Skanować? Skanuj, skanuj. Dobra, włącza się. No i? Jakieś IP mam, Classing Unknown, dobra, IP. Dobra, czekaj, bo tam było w informacji, że musisz znaleźć IP, find IP. To masz IP, tak? Tak. To poczekaj na mnie, ja już dojeżdżam. Dawaj, 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 bo ja się boję być na tej wieży, jak oni nam tak obczajali. Tak, jestem, tylko kurde, muszę jakoś się tu dostać. A jestem motocyklem i nie mogę rozbić tego ogrodzenia zasranego. Policjant wie, że jestem na wieży. Robię sobie zdjęcie IP. Jadę stąd. Dobra, wskoczyłem tu. Czekaj, używam tego encodera. Ale się tu na mnie zaczaili. Czekaj, ja coś robię. IP! Musisz mi podać IP! 178! Czek... Stary, szybko! Tak, 178! Kropka 206! Szybko! Kropka 184! Kropka tak. 1! Error! Adres jak? Not found! Jak to? Szybko, szybko! Jeszcze raz! 178.206.184.1! Dyktuj cały czas. 178.206.184.1. Od nowa. 178.206.184.1. Czekaj, kurde, adres not found, co jest? Jak to? No nie mam pojęcia. Podda 90 sekund to było. Wracam tam. To? To było ważne 90 sekund, wracam tam. Kurde, mordo, dobra, to czekam, ja wracam, jestem... Wracam, zaraz będę. 235, 228, 236.5. Jest, firewall. Działa? Breaker, stary, przyjeźdź do mnie pod Yellow Jacka, szybciutko. Dobra, jadę. Szybciutko, stary. Stary, jestem pod Yellow Jackiem, a ty? Poczekaj. Coś jest nie tak, widzowie. Fuck, nie co? Mogę złamać szyfru, moment. Muszę się skupić. Jestem pod tą wieżą radiową pod Yellow Jackiem, przyjedź tu. Stary, nie będę tam wierzył, bo mnie rozpoznają na motorze. Jestem w krzakach pod Yellow Jackiem. Dobra. Kurde, widzowie, ale jest ryski, ale wszystko jest ryski, kurde. Mam lokację samolotu, gdzie? Szybko. Szybko do mnie, stary. Gdzie? Jestem tu. Rozwal proszę, żebym ja wszedł. Szybko. Gdzie? Przyjedź po mnie, pod jestem tą... Jestem tu. Rozwal to.
Nie mogę! Kurde! Są drzwi! Drzwi są! Jedź, zaznaczyłem. Nie zaznaczyłeś. 90 sekund mamy, jedź! 5 kilometrów? Zadupiaj, chłopie! Zara tam spadnie! Ja pierdylam, stary! Nie, jedź drogą! Tak, boję się drogą. Jedź, stary, drogą. Musimy szybko. O kurde, stary. Ile mamy czasu? Jak to robimy? Ty masz snajperkę, no nie wiem. Tak, ja się nie będę ustawiał, będę snajpił. Dobra, 4 kilosy. Cholera, nie wiem, czy zdążymy. Ile pokazuje? 4 kilometry. A ile czasu? Nie wiem, widziałem tylko 90 sekund coś, półtorej minuty, no. Nie no, szybko pochłaniasz te kilometry, może zdążymy. Ja pierdzielę. Spadnie tam samolot i dostaną alert. Stary, gdzie to jest tu? Jeszcze kawałek, jedź. Zjedź na bagna, tylko nie wpadnij tam w żadne bagno. Już wpadłem. Ty musisz tu wysiąść, stary. Jeszcze, dalej. No. Jeszcze, jedź prosto. Trzymaj się! Fuck! No niedobrze. Ale lipa. Straszna lipa, stary. Dobra, biegnę po auto, ty to ogarnij, biegnę po auto. Jadę na drugą stronę, stary. Będę tam po drugiej stronie obok władzy wojskowej. Dobra, będziesz mnie kontrolował? Ta, dobra. O, jedziesz. Ja tutaj jest miejsce. Jadę. Ja pierdzielę. Gdzie ty jesteś dokładnie? Stoję, stary, na dole. Musisz mnie zlokalizować. Kurde. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć nawet. Patrz w niebo. Nie widzę też tego samolotu. Staram się cię namierzyć, kurde, na tej wysepce, ale cię nie widzę. Czekaj, idę na tę wysepkę, ale boję się, że on przypieprzy tam, stary, i umrę. Ja stoję po drugiej stronie tej wysepki. Jakby na takim cypelku, przypominającego męskie przyrodzenie, widzisz? Na mapie. O, leci samolot! Spada samolot, stary! Gdzie? Jest! Wow! No czemu on nie spadł? Co odbił się od ziemi? Odbił się! Dobra, leci! Rozbił się! Przydupił! Dobra, obserwuj mnie! Ja obserwuję. Kurde, gdzie on jest? No nie widzisz go? Widzę go. Widzisz, ale jak biegniesz? Jak mam zlutować go? A on się czasem, ty, nie pojawił tam w tamtym miejscu wcześniejszym? No nie, ja widzę, że przy nim biegasz. Ty, to ty czy policjant? Stary. Jak mam go zlutować? Szukaj kasy, no gdzieś tam musi leżeć. To ty biegasz wokół niego, tak? Tak, ja biegam. Stary, on nie ma kasy w nim. Co ty gadasz? Nie. Spaliła się? No nie wiem, no nie mogę go obrabować. Może gdzieś do wody wpadło, stary. Lód, myślisz? Nie wiem, no. Kurde, jeszcze tam jest ta strefa wcześniej, może tam widzowie jest lód. Myślisz, że wypadło? Ty, policja bo nie ma alertu w ogóle, stary. Ja pierdzielę. Mordo, no ja biegam, no i nie ma, leży wrak, nie ma kurde, lutu. Wiesz nie ma co, lutu. Ja myślę, że ona mogła wpaść do wody, stary, może zanurkuj. Mamy ten encoder, możemy wrócić jeszcze tam zawsze. Myślisz? Spróbować jeszcze jednego. Stary, jak chcesz, to możemy tak zrobić. Dasz radę sobie sam wrócić? Czy dam radę sobie sam wrócić? Chyba tak. Dobra, to... Ja mam się dostać na wieżę. Here we go again, stary, tak. Ja pierdzielę, dobra, to jadę, kurde, jadę, dobra, zobaczmy. Ale skam samolot, co jest grane? A to miało być od was, widzowie, a tu na razie żaden od was napad nie wyszedł, nie? Kurde, no auto też, stary, już mieliśmy do oddania i w ogóle nie funkcjonowało. Mordo, tak sobie myślę, że chyba bez sensu robić teraz jeszcze raz to samo. Dlatego, że... No? Kurde, jest znowu szansa, że nie wyjdzie. Może byśmy zrobili coś, co jest pewne. Co nam dziś nie wyszło jeszcze? Stary... Nie wyszedł nam ten samochód, chyba że robimy samochód szybko. No to jak uważasz? Ja mam taki... Stary, no mi kamera padła w ogóle, widzowie. Poza tym, to ja jestem otwarty, stary. Ja mogę coś zrobić. Chcesz coś postrzelać, czy nie? No też bym tego medyka wyhaczył za staranego i... Pytanie, czy jest sens, nie? Stary, zróbmy meeting point w tym salonie. Simeona. Dobra, to jadę, stary. Mordo, wsiądziesz do tej mojej fury, ja ci zaznaczę ten pick-up point, dobra. Gdzie mam zawieźć, dobra? Dobra, to klikam. O kurde, fajne auto. Dobra, dawaj. Wskakuj. No. Grabsit, lotnisko Grabsit. Dobra, do zobaczenia. Siema. I musimy się śpieszyć, ja tam jadę od razu. Dobra, jadę. Śpieszę się. Rogen, fajna fura w sumie. I mam jechać za tobą, czy... Ta. Kurde, to gdzie pojechałeś, bo ja se tu skręciłem. Albo ścinaj, ja pojadę trochę dłużej. Ścinaj, stary, żebyś już tam czekał. Dobra, to się ustawię tam na lotnisku. Stary, no niby widzę to lotnisko. Mordo, policyjny helikopter leci. Nie wiem jakim cudem i nie wiem kto dał im przyzwolenie, ale lecą. Ty, ja mam nadzieję, że zobaczę z tej odległości was. O kurde, mnóstwo jest ich. Gdzie jesteś? Będziesz musiał ściągnąć, jestem obok więzienia. Będziesz musiał przede wszystkim ściągnąć gościa w śmigłowcu. Kurde, no to super to zrobili. Postaram się, stary, jestem na górze, tam na Monchilie tak się wchodzi. Dobra. Mam nadzieję, że to wystarczy, bo ja nie wiem, czy będę miał zooma takiego dobrego z takiej odległości, ale postaram się. Kurde, stary, to jesteś mega wysoko, ale dobra. No, nie, bo tu jest taka niedogodna pozycja bardzo, wiesz? Mojej najlepszej pozycji chyba nie ma, stary. No, ale ryzykujemy teraz, na bank wpadnie ktoś z nas. Jezus, ile ich tu jest, stary. No, powinienem widzieć, widzę auto daleko jak jadą. Stary, gdzie jesteś? Fabryka ta Redwood. W sensie, kurde, nie wiem jak ci to powiedzieć, te silosy takie przy farmie braci O'Neill. Margaryna, co? Ta, może być. Była taka piosenkarka. Przy IKEA obecnie. Czyli tam. Słyszę policję, stary, to idzie policja. Policja utraciła kontakt z GPS samochodu, okej? Dobra. Ty, ale znowu zniknęło to! A nie, ja to muszę dowieźć chyba, dobra. Słyszę...
Jak przycelowuję ze snajpy, to słyszę policję. Widzę helikopter. To on jedzie za mną. Zatrzymam ci się, stary, żebyś mógł go trafić. Kurde, on mi się tepa. Rozbija się czy co? Nie, leci. Kurde, ty się tak tepasz u mnie. Kurde, to daleko jesteś. Gdzie jesteś? To już trudno. Ty, zniknął ten znacznik. Znowu nie jesteśmy w stanie z tym samochodem nic zrobić. Chyba dobrze jadę w twoim kierunku. To widzisz takie trzy silosy? Takie trzy silosy obok lotniska? Tak. To tam się kieruj. Mów dłużej, trzymaj przycisk, bo nie słyszę. Tak, na te silosy obok tego lotniska. Kurde, widzę ten helikopter, co za tą leci. To widzisz mniej więcej, gdzie jest moja pozycja. Stary, widzę cię. Jadą za mną. Jestem przy tych trzech silosach, ty jesteś blisko tu, czy nie? Tak. Strzelasz? Tak. Gdzie ty jesteś? Zabiłem kierowcę z helikoptera. Nice! Ale wyeksplodował, widzę. Strzelają do mnie! Nie mogą do ciebie strzelać, nie mogą! Jak się zabiją, to nie zabierają ci kasy. Przebili mi opony, stary. Zabiłem kierowcę za tobą. Dobra. Stary, medyk nie żyje! Stary, ja mam przypał, już mi samochód mi ten wybuchnie zaraz. Gdzie ty jesteś? Palę się, musisz jechać do dziupli chyba, stary. Nie, wyrzucę pieniądze. Gdzie wyrzucasz? Ja pierdzielę, stary. Mordo. No? Wsadziłem kasę do samochodu, który eksplodował. Co? Nie mamy kasy? Uciekaj do dziupli, stary, bo przegramy. No to nieźle. Ja pierniczę. Wiesz, ale teraz mogą do mnie strzelać? Ja zabiłem kierowcę helikoptera, zabiłem medyka, stary. Mordzia. No? Myślę, że już bez szans. Musisz szybko dojechać do dziupli, żebyśmy zakończyli. No jadę. Ja pierdzielę, czyli straciliśmy 100 koła? Straciliśmy całą kasę. Ja pierdzielę. No ale tryhard poszedł, kurde. Ale mamy snajperkę. Ja mam $500. Mamy snajperkę, $500 i generalnie nic nam dziś nie wyszło, widzowie. Czyli jak widzicie, nie zawsze będzie kolorowo. Odpal bomby, jeden do drugiego mówi. Jedź już, stary. Jadę. Ale gówno. O, będą wiedzieć, gdzie jestem, minęli mnie. Chciałem, stary, tak po szybciora wyrzucić pieniądze gdzieś za stacją, no, żebyś mógł nie podjechać. Ale kurde, muszę to wyskillować lepiej. Kurde, ja wracam. Ja pieprzę, stary, ale było... Kurde, nie wiem, co mam powiedzieć. No, słuchaj, ja zakończę odcinek, bo i tak jestem gołodupcem na komendzie, a ty musisz dojechać i kończymy, nie? Jadę, ja stanty robię teraz. Straciłem nawet pistolet, wszystko. Kurde, chamy walone, stary. Mają... Wow! Biorą mi pieniądze. No, mnie zabrali całą kasę. Mnie prawie przejechali. Stary, to musisz dobiec do tej dziupli. Ja dopiero jestem za miastem. Spokojnie. O nie, wzięli mi te enkodery. Wszystko. Kurde. Dobra, ja się dogadałem z policją, że kończę odcinek na komendzie, bo i tak mam zero, stary, więc przyjadę w następnym odcinku, widzowie. Znaczy, oczywiście już będę w dziupli wtedy, ja ale myślę, że obydwójkę możemy skończyć, bo właśnie wszedłem do dziupli. Proszę państwa, no i co? Co ja powiem? W tym momencie Ospek wszedł do dziupli, straciliśmy całą kasę, więc depozyt jest najbardziej konieczny. No i co, panie Ospano? Myślę, że przemyślimy kilka taktyk, czekamy na wasze też wskazówki, bo my oczywiście na tryhardowaną ekipę nie byliśmy dzisiaj gotowi. Mimo to, moi drodzy, do miliona dalej jest szansa, bo dalej oboje jesteśmy w grze, więc stary, zrobimy to, ja wierzę. Ja też, ale kurde, szkoda, że stoka poszło. Także potrzebujemy łapek, depozyt. Tak jest, depozyt, widzowie. No, więc wbijajcie, dzięki za dziś, Ospek, i... Jasne. Dajcie na obydwie perspektywy. Tak jest. Okay. Elo. Na razie, yo.